Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne Merkus i Fundacja Ronalda McDonalda zorganizowały badania profilaktyczne dla dzieci. Są to USG badania przesiewowe. Obejmują dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia. Badania są bezpłatne, bez skierowania i bez bólu, a także bez strachu. I przede wszystkim blisko miejsca zamieszkania. Co 20 minut dwoje lekarzy bada jedno dziecko. Badamy przez 4 dni w godzinach od 9 do 17. Tak na dobrą sprawę już w niespełna dobę od ogłoszenia w mediach informacji o tym, że ta akcja będzie prowadzona, wyczerpane mieliśmy wszystkie miejsca łącznie z listą rezerwową. Ponieważ zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że zbliża się jesień, okres jest infekcyjny, dzieci często chorują, zdarza się, że rodzice rezygnują z badań, stąd lista rezerwowych i stąd dzwonimy, jeżeli się okazuje, że jest wolne miejsce do osób z listy rezerwowych po to, aby kolejne dzieci zostały przebadane. Badania te organizowane są w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznych badań ultrasonograficznych nie nowotworom u dzieci. U dziewczynek badana jest jama brzuszna i tarczyca, u chłopców jeszcze dodatkowo moszna. Rodzice otrzymują wynik takiego badania. Jeżeli jest wszystko prawidłowo, w opisie takiego badania jest napisane, że wszelkie narządy są w granicach normy. Jeżeli tylko lekarz zauważa jakieś nieprawidłowości, wskazuje na konieczną kontrolę bądź u pediatry, bądź u lekarza specjalisty, bądź kolejną kontrolę USG za 3, 6 do 9 miesięcy, w zależności od skąd taki wiek, skąd ten przedział wiekowy 9 miesięcy, 6 lat. Dlatego, że jest to okres w życiu dziecka, kiedy niektóre wady rozwojowe nie dały jeszcze sobie znać. Niektóre schorzenia przebiegają bezobjawowo, nie dając rodzicom wyraźnych sygnałów do tego, że należy w sposób szczególny, bardziej szczegółowy zająć się dzieckiem. W tym wieku mogą pojawiać się nieprawidłowości, które nieleczone skutkować będą poważnymi schorzeniami. Rzeczywiście już w przeciągu pierwszej połówki badań, czyli pierwszego dnia badań, było kilka przypadków, kiedy powiększone były nerki, kiedy powiększony był pęcherz moczowy na przykład, bądź nieprawidłowości wykazywała tarczyca. Około 150 dzieci mamy nadzieję, że uda nam się przebadać w ciągu tych 4 dni, ponieważ akcja cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Planujemy w niedalekiej przyszłości zorganizować ją po raz kolejny w naszym regionie. Nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, czy będzie to Lubin, czy będzie to inne miasto regionu Zagłębia Miedziowego. Mamy zapewnienia Fundacji McDonalda, że jeżeli tylko ambulans będzie wolny, to wróci tutaj do naszego regionu. Natomiast musimy mieć świadomość, że taki ambulans jest jeden na całą Polskę. Terminy są wypełnione praktycznie do każdego dnia, ponieważ ambulans ma własne zasilanie, własną klimatyzację i tym samym również ogrzewanie. Jest w stanie badać dzieci również zimą.